tam 3 minuty to bardzo dobry czas, żeby nawet z rynku z Krakowie posłuchać Bożego Słowa. Dzisiaj wspaniałe słowo o tym, jak wzrasta nasza wiara i nasza świętość. Święty Piotr, zdumiony nauką Pana Jezusa, zdumiony Jego cudami, mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I rzeczywiście, jak patrzymy na Jego życie, to za bardzo święty nie był w ciągu swojego życia tutaj na ziemi. Cały czas gdzieś upadał, musiał Pan Jezus go nieustannie podnosić. I coś z tym rzeczywiście prawego było, co powiedział. Ale to, co Pan Jezus do niego dzisiaj mówi w Ewangelii: nie bój się, odtąd będziesz łodzi łowił. I przez całe życie do tej świętości wzrasta. I o tym mówi też pierwsze czytanie, które pokazuje, że świętość nasza, nasze życie z Bogiem rozwija się w czasie, jest to dar Boży i nie ma tak, że jesteśmy już od razu jakimiś tam bardzo bliskimi Panu Bogu. To potrzeba na to czasu, potrzeba naszego trwania przy Nim, ale jeżeli rzeczywiście staramy się otwierać na to, na Jego działanie, na Ducha Świętego, to ta świętość wzrasta. Tego Wam, kochani, życzę sobie również, żebyśmy wzrastali w świętości. Przepiękne czytanie, naprawdę sięgnijcie dzisiaj do nich, żeby się nimi też nasycić, żeby też dodać sobie odwagi, bo czasami mamy rzeczywiście takie poczucie: Panie Boże, się do świętości nie nadaje, do tego życia z Tobą, do wierności Tobie, jestem jak ten święty Piotr. I niech to, co dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu i słowa Pana Jezusa do świętego Piotra i to, co się stało rzeczywiście z Piotrem przez całe jego życie, jak oddał ostatecznie życie, pozostał potem pochowany na wzgórzu watykańskim, i będzie dla nas wzorem i nadzieją, że również i my święci będziemy. Niech na tę świętość, wzrastanie świętości, powolne, ale skuteczne, błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Do zobaczenia już jutro, co tam 3 minuty.